No to idziemy zobaczyć, co kombinują wioskowi. Tutaj bodajże jest to wyjście. Zapis. Nie wychodzimy. Spalić czy czać czarcią kochanicę! Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła, podle, zdradziecko! Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu! To takie straszne! Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! Twój brat był wojownikiem, a ty jesteś pijakiem. Nie dałbyś rady go zabić, chyba że we śnie. Po co my go słuchamy, wielebny? To mutant, odmieniec, wiedźmin! Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami wiedźmy. To przez nią zostałem hawekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę wiewiórkom. Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć zasady. Teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Wiedźminie, podjąłeś decyzję? Jaka jest twoja wersja, wielebny? Wiedźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilzę. Mikul zgwałcił Ilzę, a ta popełniła samobójstwo. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią! W końcu przyzwała bestię! Taka jest prawda! Zamknij się, skurwysynu! To ty przewodzisz tej bandzie łajdaków. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na was patrzę. Jesteście siebie warci. Jesteście winni. Pożałujesz tego. Idę po Abigail, a wy wracajcie do domów. Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne żądze! Zabiją nas. Nie bój się. Oto ona, wiedźma plugawa, spalić ją! Nikt tu nikogo nie będzie palił. Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas chcą, nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie, aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się bestią.
Jest, bestia leży. Udało się nam. No, mam młotek. Pomogłeś tej dziwce i to był twój błąd! Jesteś teraz wycieńczony po walce z bestią, a my skończymy twoje cierpienia! Gin, pieprzony mutancie! Na was starczy mi sił. Odo, nawidły go! Trzymanie. Broń. Styl grupowy. I jedziemy. Jedzie, nie uciekniesz mi. A masz wielebny. Dzięki, Geralt. Zawdzięczam ci życie. Teraz idę się spakować i wyjeżdżam z tej przeklętej wioski. No dobrze. A my zbieramy nasze towary po bestii i po innych. Dzięki, Geralt. Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś. Kim byłbym, gdybym nie uwierzył? Dzięki. Jesteś kochany. Żegnaj. No i wykonaliśmy ostatnie zadanie. Więc... I teraz... Bestia już nie żyje. Mi się krąży żywiołów, możemy wracać do karczmy. Nie słyszycie to takie bicie serca? To jest właśnie przez toksyczność. Tu mamy na bardzo wysokim poziomie. Ma 78 na 100. Jeszcze ghoul widzę. Załatwimy go. Może się prześpimy jeszcze u wielkiego łowczego, żeby zniwelować tą toksyczność. Otrzymano nowe talenty. Z alchem nie możemy korzystać, gdyż nie mamy alkoholu niestety. Dobra. Mam trzy pokołowe.
sobie wzmocnimy już srebrny miecz. Będzie nam później potrzebne. No i śpimy do rana. Geralt już nie ma toksyczności, już jest zdrowy. Zapis. I idziemy do karczmy, powoli kończyć już akt pierwszy.